Zapraszam Cię na stronę PirateSwap, gdzie w bardzo prosty sposób możesz kupować, wymieniać i sprzedawać swoje skiny. Na stronie dostępne są również konkursy, gdzie po spełnieniu kilku prostych wymagań masz szansę zdobyć skiny całkowicie za darmo. Możesz również wykonać specjalne zadania, dzięki którym możesz zdobyć darmowy balans na stronie. Z kodem promocyjnym KROXXI otrzymasz aż 35% bonusu do doładowania. Link w opisie. No, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiejszy odcinek zaczynamy z niebyle jakim gościem, bo DMG się do naszej bitewki oczywiście wpierdzielił. 2500 zł koszt takiej bitwy, oczywiście nawaliłem tutaj trochę skrzinieczek, 2% z Butterflyem Gamma Dopplerem, więc liczymy oczywiście, że tutaj w tych 3 skrzynkach no jeszcze tutaj jakiś Butterfly może spadnie. Oczywiście zapraszam Cię na Discorda, bo na kanale Ustrzel Skina możesz sobie wziąć udział w konkursie na skina całkowicie za frytę. Wystarczy, że sobie klikniesz reakcję i oczywiście dołączasz do giveawaya. No tutaj moja reakcja na tą battle, no to no coś nie wyszło. Podejście numer 1, tym razem z botem Isamu, również na skrzynki z Gamma Dopplerem, tylko że tym razem są to skrzynki 3%, no i bitwa kosztuje 3800, więc no ciutkę więcej, tak? Niżeli musieliśmy zapłacić oczywiście za bitwę z DMG. Ja Ci oczywiście przypomnę, że jak chcesz wygrać skina, no to subdzwonę, łapa w górę pod filmem, komentarzyk, napisz na Discorda, właśnie dołącz, warto, no bo możesz sobie wziąć udział w konkursie na skina. No i oczywiście, patrz, bęk, dzień dobry! No i oczywiście użyj kodu KROXXI, tak? Na CSGOSKINSIE, jak oczywiście są pełnoletnie jesteś, logujesz się z linku z opisu, bądź klikasz oczywiście kod promocyjny tutaj, zielony magiczny plusik, no i wpisujesz kodzik KROXXI przez 2x, który daje Ci 10% więcej do każdej wpłaty. Oczywiście skrzyneczka na start za free, więc warto skorzystać. Jeszcze tutaj na koniec sypnął nam Digielek, więc bardzo tutaj pięknie ta bitewka się dla nas zakończyła. O to właśnie chodziło, skrzyneczka 50-50, dawno jej nie otwierałem, zobaczmy jak nam na niej pójdzie. 50-50 oczywiście z kosą, więc wrzucamy go tutaj samo i zobaczmy jaki będzie werdykt tej bitwy. No tutaj pierwsze otwarcie, no niestety no pusto, tak? 559 zł to nie jest drop, po który przyszliśmy. 2 skrzynki jeszcze, póki co bardzo, ale to bardzo słabo. Jeżeli spadnie ten Butterfly, no nie w tą stronę, nie w tą stronę. Ostatnia skrzynia, jak spadnie Butterfly, to naprawdę fajny profit dla nas. Ale czy ten już nam da ten profit? No da nam chyba jak najbardziej. 6900, no prawie 7 koła. Bitwa jak najbardziej na plus, więc ten Huntsman nas tutaj mocno podratował. Ale ja tutaj jeszcze czuję niedosyt, bo no jednak przyszedłem po tego Butterfly'a, który oczywiście jest do trafienia na 3,3%. Więc wrzucamy oczywiście bota i samo. No trochę tych Butterfly'i z tej skrzynki trafiłem, więc tutaj też bym się nie obraził, jakby chociaż jeden tutaj motylek dla boja spadł, tak? Zobaczmy. Ja jeszcze zapomniałem Ci powiedzieć, stary. Jak mogę zapomnieć o tym? Jak z KROXXI wpłacasz, gościu, to oczywiście masz szansę. Nie no, co tu się dzieje? Halo? 3 skrzynki i nic? Co tu się dzieje? No to może Butterfly w którejś z tych dwóch, co? No jest Falchion, ale on tu niewiele nam da. No tutaj liczę jednak właśnie na ten nóż motylkowy. No zostanę sobie nóż motylkowy. Oczywiście osoby, które z KROXXI wpłacają, mają szansę, stary, na wygranie któregoś z tych pięknych skinów. No zaś takie rękawiczki, taka emeczka, no piękne skiny. Jak z kodem KROXXI oczywiście wpłacasz, jak wpłacisz sobie 4 dychy, to możesz wziąć udział w konkursie na każdego z tych skinów. Bierzesz automatycznie udział po wpłacie. Jak Ci się uda oczywiście wygrać, to właśnie po wpłacie dostajesz powiadomienie z takim prezentem i oznacza to, że skina udało Ci się danego wygrać, więc zapraszam serdecznie oczywiście do wzięcia udziału w tych konkursach, bo warto, bardzo ładne skiny do wygrania, a ja tutaj wrzucę sobie na Jokerze tą skrzyneczkę, gdzie jest do trafienia, z tego co pamiętam, Talon Knife Tiger Tooth, więc zobaczmy, pierwsze otwarcie, również tutaj rękawiczki, które też, no, potrafią często lecieć, przez to oczywiście, że na każdy item w tej skrzyni mamy równe szanse. Zobaczmy, 1900, czyli na każdy item mamy tutaj 5,54%. No dobra, szkoda, że tutaj mój przeciwnik trafia no 2 tej pary rękawic jeszcze w stanie minimal wear. Okej, tutaj nadrabiamy ładnie, są to testy 2700, one są ciut, no tutaj ciut drogie, tak? Ale ja tutaj mam nadzieję jeszcze, że spadnie jakiś talonik dla wuja, no bo jednak po to, kurczę, przyszedłem. Ale zobacz w ogóle, ile tutaj par rękawic spadło? 4 pary rękawic, na ile skrzynek? Na 5 czy na 6? Nie pamiętam, ale zobacz, daje nam to 9000 zł i to jest naprawdę gigantyczny profit. To jest 6 koła złotych profitu z takiej bitwy, więc uważam, że to jest chyba no jedna z lepszych na pewno aktualnie skrzynek na tryb oczywiście Jester, więc no na pewno nieraz będę jeszcze do tej skrzynki wracał. A jak to wygląda powiedz mi na skrzynce z nożami, no to jest coś co mnie kurczę ciekawiło, no tylko właśnie 4 takie skrzynki to jest koszt jakichś 10 000, no ale z drugiej strony no kto nie ryzykuje ten szampana nie pije, tak? A jako iż ja tutaj lubię ryzyko, bardzo lubię ryzyko, bo tutaj, że tak powiem, no płynie mi to w żyłach, tak? No ja nie będę tutaj cię kłamał, ja sobie lubię otworzyć skrzyneczkę i lubię ten dreszczyk emocji, tak więc, o kurcze, pieczone. No właśnie, to są te gorsze emocje chyba jednak, mimo wszystko, w momencie, gdy mojemu przeciwnikowi taki nóż spada, ale 4700, no powiedzmy, że coś tam nadganiamy. Jest to na pewno, no, lepszy drop, niżeli ten Forest DDPAT, ale o, i patrz, i patrz, i patrz. I ostatnia taki banger. O! Nie wiem szczerze, to... Nie! Patrz, przegraliśmy! M9 Fade! Ja ani razu chyba na CSGOSKINSIE nie widziałem, jak M9 Fade dropi. No przysięgam ci, stary. 4 koła, no lekko się wyzerowaliśmy na tej skrzynce, nie będę mówił, że nie. No, ale mam nadzieję, że tutaj skrzynka procentóweczka nasza ukochana z Butterflyem pomoże mi wrócić do mojego stanu pieniężnego sprzed tamtej bitwy, więc zobaczmy, 4 koła, no jest to tak zwany all-in, nie będę cię ściemniał, 7 skrzynek 3%, jeden taki Butterfly stary, 10 koła. To jest instant stary, wygranie bitwy i zwrot za poprzednią, znaczy za poprzednią bitwę i tą? Chyba niekoniecznie, ale no będzie to 10 koła po prostu, tak? No dalszy opening, patrz i o to chodzi! O to właśnie chodzi, Gamma Doppler Face 4. No dzisiaj powiem wam, że te skrzynki naprawdę chcą ze mną współpracować, ale jak robię jakiś test tej skrzynki na jednym filmie i przez cały film próbuję trafić ten nóż, to nie leci ani jeden. No ale dzisiaj na szczęście, no ciut tutaj lepiej, tak? No nie będę cię ściemniał. No ale raz się przegrywa, oczywiście raz się przegrywa. No mam nadzieję, że to nie będzie dzisiaj moje motto, bo no tutaj po raz kolejny celuję w tą skrzynię Knife Case. Do tego chciałem coś jeszcze tutaj dorzucić fajnego. Myślę, że to ma potencjał, tylko właśnie, no ta skrzynka Knife fajnie jakby teraz, no dla mnie coś oddała, tak? W sensie nie będę mówił, że nie oddała mi w poprzedniej, tak? No ale jednak ta M9 Cafe... O ty, patrz, to jest GG chyba! To jest GG już na starcie! 17 000 Butterfly! O to chodzi, stary, no ja już nie wierzę po prostu, żeby mój przeciwnik trafił lepszy nóż, ale jakby Butterfly Fate, jak go zobaczyłem, mówię, okej, to musi, po prostu to musi dużo kosztować, tak? Ale totalnie nie spodziewałem się, że Butterfly Fate jest aż tak drogi. Mówię, taka dycha okej, ale 17? Jakby, nie wiem, może to przez to, że ja trochę nie rozumiem aż takiego boom na ten noże Fade. Nigdy nie byłem zbytnio fanem Fade, wolałem jednak mimo wszystko Marble Fade, jeżeli już, ale no rozumiem, że ludziom może się to podobać i może to trochę kosztować, ale ta bitwa, no na pewno tutaj jest przez wujka Kroko wygrana 26 669 zł. Dziękuję bardzo serdecznie, zapraszam oczywiście do wzięcia udziału w konkursach dla osób płacających na KROXXI, a jeśli z wami żegnam, widzimy się na następnym filmie. Siema!